Adwokaci i radcowie udzielali porad średnio tylko raz dziennie w dodatku często w lokalach, które nie były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Taki obraz wyłania się z kontroli systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. U ocenie NIK system jest nieefektywny, a zaangażowane środki nie przekładają się na pełne wykorzystanie jego potencjału. Wpływ na to mogły mieć m.in nieskuteczne działania informacyjne powiatów o systemie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa oraz brak pomiaru efektywności tego systemu. Ponadto w obecnym stanie prawnym starostowie nie mogli dopasować częstotliwości i czasu dyżurów do rzeczywistego zainteresowania mieszkańców tego typu pomocą.